Stypendium oferowane przez rząd francuski na pobyt w Paryżu, na taki pobyt studyjny, przyjęłam z wielką przyjemnością. W roku 1947 wyjechałam do Paryża i tam mieszkałam przez 3 lata. W roku 50 z Paryża wyjechałam. Właściwie to mnie wyjechano, bo tu właściwie ambasada zdecydowała, że mam wyjechać, ponieważ zostali tam tylko ludzie związani z partią i tacy, którym ja zawsze troszeczkę, co o czym powiem, o ambasadzie francuskiej, w której pracowałam, byłam zawsze trochę na uboczu ze względu na tą tajemniczość ambasad w takim okresie i wpływów rosyjskich oczywiście na ambasady. Otóż, jak to było w tym Paryżu? No ten Paryż to było właśnie pierwsze moje zetknięcie z Zachodem. I właściwie tak jak w Łodzi, pierwszy raz wyszłam w środowisko, wziąć sobie inne krzesło. W Łodzi wyszłam w środowisko literackie, tak tutaj wyszłam w świat Zachodu wyraźnie, który był tak niebotycznie odmienny, ale z którym dzięki także znajomości literatury francuskiej bardzo łatwo, do którego się przystosowałam bardzo łatwo. Właściwie tak mi się zdawało, jak gdybym znała mentalność francuską tak kompletnie odmienną od polskiej i pewne rzeczy, które by mnie może kiedyś przedtem raziły, to tam wydawały mi się po prostu ciekawe i charakterystyczne dla tego narodu. Co ja tam robiłam? Otóż stypendium takie zawsze pociągało za sobą pewne obowiązki. Trzeba było napisać potem sprawozdanie z tego, co pół roku, sprawozdanie z tego, co się zrobiło. No i to była, ja i tak miałam zamiar pracować tam, ale to była taka konieczność także. Więc w Paryżu chodziłam przez jakiś czas do Alliance Française, mimo że nie najgorzej znam francuski, ale oczywiście mi się to przydało. A potem jak się dowiedziałam, że Miłosz także chodził do Alliance Française, to naprawdę uważałam, że bardzo dobrze zrobiła. Co tam było? No właściwie tam byłam jak gdyby szarpana przez różne namiętności oglądania. Ponieważ jestem osobą, która bardzo lubi oglądać i patrzeć, dla której świat jest bardzo ciekawy w każdej sytuacji prawie. Wobec tego szarpałam się, znaczy muzea, opera, teatr. Teatr był wtedy w rozkwicie. To był teatr Barrault i teatr Jouveta. Bardzo stare dzieje, ale naprawdę fantastyczny, klasyczny teatr. Potem już tego nie odnalazłam, tego teatru francuskiego. Nawet w Comedie Française, która zresztą trzyma się zawsze pewnego stylu i tam nie można się spodziewać zmian na ogół, bo oni się trzymają tej twardo klasyki. Więc wtedy mogłam, jak gdyby, moje zainteresowania malarskie, to znaczy malarstwem, które są bardzo żywe i które nawet polegają na pewnym studiowaniu spraw malarskich, a co jest widoczne nawet w moich wierszach, bo często się odwołuję do jakichś obrazów, które cenię, które mają jakieś takie akurat znaczenie dla mnie w tym momencie. Więc oczywiście Louvre i wszystkie inne muzea, których jest pełno. Wtedy była już, potem już, nie wiem, wtedy jeszcze czy była otwarta ta kolekcja impresjonistów. No oczywiście nie było kiedy d'Orsay, nie było tego d'Orsay, ale było wtedy przy Tuileriach. Były dwa ośrodki takie malarskie. I tam bardzo z przyjemnością chodziłam, bo to jest okres nie tylko impresjonistów, ale także już jest tam i Picasso, i ten znaczy okres.